zdjęcie warto sobie zrobić, bo to ostatnie dni, kiedy jeden z najbardziej charakterystycznych placów w Katowicach nazywa się jeszcze Placem Szewczyka. Wczoraj wojewoda śląski w ramach ustawy dekomunizacyjnej zdecydował o zmianie nazwy na plac Lecha i Marii Kaczyńskich. Ma być Szewczyk. Szewczyk to jest też pewna tradycja, a Kaczyńskich już jest tyle, że to co za dużo, to niezdrowo. Od lat była jedna i ta sama nazwa i chciałbym, żeby tak zostało w końcu. Jarosław Wieczorek spotkał się wczoraj z przedstawicielami mediów. Spotkanie dotyczyło ustawy dekomunizacyjnej. Poinformował, że zmienił nazwę 11 ulic i rond w kilku śląskich miastach. O placu Szewczyka w Katowicach jednak nie wspomniał ani słowem. Wczoraj podczas konferencji prasowej wojewoda Jarosław Wieczorek wielokrotnie podkreślał, żeby wydać zarządzenie zastępcze, potrzebna jest opinia IPN-u. Do momentu, gdy pan wojewoda rozmawiał z dziennikarzami, tej opinii z IPN-u nie była. Opinia wpłynęła dopiero po godzinie 15 po południu. Wojewoda niezwłocznie wydał więc zarządzenie zastępcze zgodnie z ustawą. Jeszcze dziś po południu władze Katowic deklarowały, że sprawy nie zamierzają tak zostawić. W emocjonalnym wpisie w internecie prezydent Krupa osobiście zapowiadał odwołanie się od decyzji wojewody do sądu administracyjnego. O tym, że Wilhelm Szewczyk również podlega pod ustawę dekomunizacyjną, dowiedzieliśmy się odpowiednio później i nie mieliśmy już czasu, żeby mieszkańców pytać o zdanie w tej sprawie. No dlatego akurat pismo wojewody z drugiej połowy listopada, w którym dał nam 3 dni na wskazanie nowej propozycji nazwy ulicy, no na nie nie odpowiedzieliśmy. Wyznajemy tutaj zasadę, że musimy się pytać mieszkańców o to, czy nowa nazwa się im podoba, czy się nie podoba. No i zdanie mieszkańców jest w tej kwestii dla nas najważniejsze. Sprawa zmieniła jednak obrót podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Okazało się, że popełniono błąd formalny, bo to nie prezydent, a Rada Miasta są stroną w tej sprawie. Powinna więc zostać zwołana sesja nadzwyczajna. Bez względu na to, co zrobią władze miasta, pewne jest, że będą protestować mieszkańcy. Już w najbliższą sobotę chcą wyjść na plac Szewczyka, by wyrazić sprzeciw wobec zmiany. Protest ma się odbyć o godzinie 12. W niektórych marketach w okresie przedświątecznym takie obrazy są wciąż na porządku dziennym. Tak się zastrzela, nie łapie, kobieto! Pakowanie zwierząt do reklamówek bez wody, chwytanie ryb ze skrzela powoduje ogromne cierpienia tych zwierząt. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Sprzedaży żywych ryb zaprzestają także markety. Sieć hipermarketów B1, której sklepy znajdują się m.in. w Czeladzi i Bielsku-Białej, jako pierwsza w kraju zrezygnowała z takiej sprzedaży. Spółka Reala Investment, z której sklepy miesięcznie odwiedza około 1 000 000 klientów, właśnie ogłosiła, że dotyczy to wszystkich sklepów, a powodem jest humanitarne traktowanie zwierząt. Sąd Najwyższy w ubiegłym roku wydał orzeczenie, w którym jednoznacznie mówi o tym, że karpie są kręgowcami i odczuwają cierpienie, tak jak wszystkie kręgowce i w tym człowiek. I przetrzymywanie na przykład bez wody, czy w nieodpowiednich warunkach stłoczonych, łapanie ich w wrażliwych okolicach, w okolicach skrzeli, przenoszenie, pakowanie do toreb foliowych, no jest niewątpliwie dręczeniem. A dręczenie zwierząt to już łamanie prawa. Ustawa o ochronie zwierząt jednoznacznie tego zakazuje. Wciąż jednak nie udało się przeforsować przepisu, który zabraniałby takiej sprzedaży. Takich ogłoszeń w Myszkowie ze świecą szukać. I to nie dlatego, że nikt nie chce tu sprzedać samochodu. Około 20 właścicieli samochodów z kartkami na szybie w stylu sprzedam auto za wycieraczką znalazło informację, że grozi im naliczenie opłaty targowej za wystawienie samochodu na sprzedaż w kwocie od 300 do ponad 750 zł. O sprawie jako pierwsza napisała Gazeta Myszkowska. Mieszkańcy się poczuli oburzeni, ponieważ mówią, no jak to ja własnego samochodu nie mogę spróbować sprzedać i jak zatrzymam się, to mam zdejmować kartkę, jak jadę, to ona może na szybie wisieć. No wydaje się, że tutaj gmina przesadziła, najprościej mówiąc. Intencje były dobre. Uchwała podjęta w tamtym roku miała wyeliminować drobnych handlarzy i stragany z chodników i trawników. Teraz znów po nią sięgnięto, by rozprawić się z zupełnie innym problemem. W tym roku zaczęły nam się pojawiać też właśnie na chodnikach, na ulicach, na parkingach, za które nie pobieramy opłaty, samochody. Samochody sprowadzane z Niemiec, Belgii, Holandii i
jednej z dzielnic mieszkańcy też zwrócili nam do nas się z pismem, z szef Straży Miejskiej to pismo posiada, żebyśmy zrobili z tym porządek. Problem zauważyli nie tylko mieszkańcy, ale także właściciele komisów. Paweł Matysiewicz, właściciel jednego z nich, chociaż sam w tej sprawie nie interweniował, to zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Osoby, które sobie takie auta ustawiają, załóżmy na chodnikach, nie płacą po prostu podatku od gruntu. Ja jako osoba prowadząca działalność gospodarczą od 2000 roku płacę co roku, że tak powiem, podatek wyższy od gruntu, wyższy od prowadzenia, że tak powiem, biura. Nawet opłatę za prąd płacimy wyższą. Jak podkreślają w myszkowskim magistracie, akcja póki co ma wyłącznie charakter informacyjny i na nikogo nie została nałożona opłata targowa. Nawet jeśli dojdzie do nakładania opłat, to zwykli mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Proszę mi wierzyć, że widzimy, gdzie auta stoją bez przerwy. Jak ktoś parkuje na swoim placu, na swojej posesji, gdzie jest zwolniony z opłaty targowej, a pojedzie odwieźć dziecko do szkoły, bądź pojedzie na chwilę pod sklep, na pewno taka opłata targowa nie zostanie na nich nałożona. Póki co robić tego jednak nie trzeba, bo ostrzeżenie poskutkowało. Z ulic Myszkowa zniknęły samochody na sprzedaż, zarówno te prywatne, jak i te wystawione przez lokalnych handlarzy. Tę książkę 32-latek Stychów będzie pamiętał na pewno do końca życia. Zapłacił za nią dokładnie 1328 zł. Wezwanie do zapłaty kary za nieoddanie książki do tyskiej biblioteki otrzymał po 9 latach. Nie oddałem książki, jakby w tym zakresie no, prawem biblioteki było dochodzić, jakby też nie uważam, że byłem tutaj święty. Natomiast w całej tej sprawie chodzi mi m.in. o to, że zawsze kara musi być jakoś proporcjonalna do winy. Biblioteka upominała się o książkę 3-krotnie. To standardowa procedura. Następnym krokiem było skierowanie sprawy do sądu. Pierwszy wyrok zapadł w marcu. Kara 1328 zł została wpłacona. Następnie sprawa trafiła do apelacji. Tym razem Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył karę, a wpłacone pieniądze mają zostać zwrócone. Sąd pokazał, że te najważniejsze akty prawne to jest statut biblioteki oraz ustawa o bibliotekach, które mówią, że jednak biblioteka ma inne zadania niż martwienie się o budżet miasta w tym przypadku. Biblioteki są jednak kontrolowane, bo książki kupowane są z państwowych środków. W wypadku zgubienia książki lub jej zniszczenia możliwa jest wymiana, zapłata 3-krotności jej wartości, a w przypadku kary za jej przetrzymanie rozłożenie kwoty na raty. Nie ma jednak możliwości umorzenia sprawy. To między innymi dlatego, że zdarzają się czytelnicy, którzy na wypożyczonych książkach zarabiają. Przyjeżdża czytelnik z jakiegoś pobliskiego miasta, zapisuje się do jednej placówki, do drugiej filii, do trzeciej, mamy ich 14. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy z każdej placówki wypożycza regulaminowo 5 książek, bo wolno mu to zrobić. Wypożycza 5 nowych, dobrych książek i ślad po nim ginie. Nie ma. Nie oddaje, nie reaguje na upomnienia, zmienia miejsce zamieszkania. Biblioteka czekała z windykacją kary. Takie instytucje mają jednak możliwość roszczenia praw do książek do 10 lat. Filie są niezinformatyzowane, wobec czego panie tam same naliczają te należności i ta dokumentacja jest zbierana sukcesywnie. No wobec czego nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak długo trwa ten proces, kiedy my to powództwo złożymy. Kary za przetrzymywanie książek to dla bibliotek codzienność. Tu w Tychach aktualnie prowadzonych jest kilkadziesiąt takich spraw. Na razie wygląda tak, ale zmieni się diametralnie. Hala widowiskowo-sportowa w Jaworznie ma być rozbudowana oraz poddana termomodernizacji. Pracami zajmie się firma Dombud z Katowic, a koszt prac to około 13,5 miliona złotych. To będzie zupełnie inaczej wyglądający budynek, będzie miał bardzo nowoczesną elewację zrobioną z aluminiowych płytek lakierowanych na biały kolor. Przetarg na przebudowę rozstrzygnięto dopiero za drugim razem. Podczas pierwszego przetargu złożone oferty opiewały na bardzo wysokie kwoty. Miasto przeznaczyło na tę inwestycję nieco ponad 13 milionów. Urzędnicy zdecydowali więc o podzieleniu inwestycji na dwa etapy. W ramach pierwszego zostanie przebudowana hala, w ramach drugiego wybudowany podziemny parking. Ten parking pójdzie około 1,5 metra poniżej obecnego terenu, a nad nim powstanie strop, który będzie zagospodarowany na przestrzeń publiczną. Będą tam gazony, w których będzie roślinność, ławki, alejki spacerowe. Budowa podziemnego parkingu będzie kosztowała około 11 milionów złotych. Prace ruszą w przyszłym roku.
Wolne sądy! Komitet Obrony Demokracji zamierza po raz kolejny protestować przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Protest odbędzie się w piątek o godzinie 18 przed siedzibą Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Francuskiej. Otrzymaliśmy pismo z Sądu Okręgowego, że zabrania nam się zajmować na nasze demonstracje dziedzińca przed sądem. Do tej pory protesty odbywały się na placu przed sądem oraz na schodach. W piątek protest przybierze jednak inną formę. Tym razem mamy zezwolenie na zablokowanie pasa ruchu na ulicy Francuskiej. Tym razem będziemy jeszcze głośniej żądać dwóch wet od pana prezydenta. Zdaniem Komitetu Obrony Demokracji decyzja o zakazie przeprowadzenia demonstracji na dziedzińcu przed sądem jest decyzją polityczną.